Dzień dobry widzowie, księgowy ludzkim językiem lub ktokolwiek gdziekolwiek natknął się na ten film w różnych czeluściach internetu. Nie obejrzeliśmy się, szanowni państwo, a minął nam rok podatkowy. A skoro minął rok podatkowy, to już dziś zapraszam na live'a. Live 15 luty 2024, godzina 19. Oczywiście z późniejszą możliwością obejrzenia. Wydaje się, że należy kontynuować to, co zadziało się w roku ubiegłym. Zobowiązanie, jak dla mnie, wyświetleń 10 tysięcy odsłon. Ja wiem, że przy wielomilionowych wyświetleniach, te moje 10 tysięcy nie jest to dużo, ale wydaje się, że raczej ktoś z Was z tego Skorzystał. W związku z powyższym dziś już wiemy, że 15 lutego pojawią się przygotowane w Waszym e Urzędzie Skarbowym rozliczenia. 15 lutego pojawią się przygotowane rozliczenia PIT 37 na podstawie PITów 11, które zostały złożone przez Waszych płatników, pracodawców, zleceniodawców, bo oczywiście Wy. Moi drodzy, rozliczając się na picie 37 możecie być pracownikiem, emerytem, zleceniobiorcą. Także tutaj pewnie kilka słów teorii też się, szanowni państwo, pojawi. Właśnie PIT 37. PIT 37 to taki najbardziej popularny. Popularny dlatego, że. Wypełniać będą wszyscy ci, którzy, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nie prowadzą działalności gospodarczej, nie mają ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Generalnie tacy standardowi pracownicy na etacie, zleceni obiorcy, emeryci, studenci, być może uczniowie, którzy podjęli trud zatrudnienia i gdzieś tam coś sobie dorobili. Dlatego 15, szanowni państwo, lutego będzie ten live, dlatego że i 15 pojawi się usługa, więc wydaje się że tak na świeżo, bezpośrednio o tym będę chciał Wam powiedzieć, na co należy zwrócić uwagę, jakie mogą być nieścisłości, niejasności, bo przecież pamiętacie doskonale, czym się skończyły nowoładowe porządki w prawie podatkowym. W związku z powyższym bardzo serdecznie zapraszam Was na live'a. 15 lutego 2024 księgowy ludzkim językiem postara się Wam w sposób bezproblemowy przedstawić rozliczenie podatkowe za rok podatkowy 2023. Serdecznie zapraszam.